Sławomir Pisarski. Pochodzę z okolic Staszowa. Należę do zboru Staszów Północ. Mam 37 lat. 14 lat temu zachorowałem na stwardnienie rozsiane i opieki nade mną podjęła się moja mama. Przez wiele lat było fajnie. Wspólnie radziliśmy sobie z moją chorobą, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny mojej mamie. No ale życie pisze różne smutne scenariusze. Moja mama ciężko zachorowała i nie była w stanie mi pomagać. Moja choroba postępuje, coraz mniej chodzę i jest mi potrzebna stała opieka. Zdecydowałem się, że przyjadę tu do Sadyby na ten czas, kiedy mama będzie w szpitalu, bo wiedziałem, że sam sobie nie poradzę. Także mój pobyt tu w Sadybie miał być tylko tymczasowy. Jednak okazało się, że kiedy mama wyszła ze szpitala, nie mogła się mną dalej opiekować. Do tego czasu, będąc tu w Sadybie, zdążyłem poznać to miejsce i przekonałem się, że nigdzie mi nie będzie lepiej. Ja głównie poruszam się na wózku, a ten dom jest bardzo dobrze przystosowany do moich potrzeb. Korytarze, pokój, łazienka, wszystko jest bardzo przestronne. No i winda, której mi w domu bardzo brakowało. Wcześniej, żeby być na zebraniu, bracia pomagali mi schodzić z piętra, ale to było uciążliwe i dla braci, i dla mnie. A teraz mam windę i mogę zjechać sobie na dół, kiedy tylko zechcę. Jednym słowem, tutaj na Sadybie mam swobodny dostęp do wszystkiego. Do stołówki, kuchni, telewizji, no i co najważniejsze, do rehabilitacji, co jest mi bardzo, bardzo potrzebne. Samodzielnie mogę wychodzić na zewnątrz, na słońce, na świeże powietrze, bez niczyjej pomocy. Teraz jest mi łatwiej i pomimo mojej choroby mogę czerpać radość życia.